Witam na piątym wojewódzkim konkursie historycznym pod tytułem generał Władysław Anders, wielki Polak XX wieku. Edukację zaczynać należy od klas najmłodszych, więc jeżeli mamy tak wspaniały konkurs, promowanie tak niezwykłej osoby i zaczynamy od naprawdę klas dla 1-3, tak, bo mamy konkurs plastyczny, więc te dzieciaki muszą się dowiedzieć, kim był generał Anders, nawet w uproszczonej formie, ale już wiedzą, że był to człowiek, który walczył o wolną Polskę, dlaczego, gdzie, jest niezwykłe, bo później już tylko te dzieciaki, jeżeli raz się zainteresowały, to będą tą wiedzę tylko i wyłącznie pogłębiać, więc jest to bardzo dobra inicjatywa i warta popierania. Kiedy to zaczęliśmy organizować tenże konkurs, doszliśmy do wniosku w 2010 roku, że warto by było część przeznaczyć dla uczniów klas młodszych i trudno wymagać od uczniów klas 1-3 tego, żeby wykazywali się rozległą wiedzą na temat generała Władysława Andersa, dlatego też przyjęliśmy formułę, że będzie to konkurs plastyczny, dzięki któremu również dzieci, zanim przedstawią portret generała, muszą troszeczkę poznać samą sylwetkę i postać tego człowieka. Natomiast w klasach 4-6 doszliśmy do wniosku, że to już jest niemalże młodzież, w związku z tym dzieci są w stanie zapoznać się z postacią generała Andersa. Jest coraz więcej książek, z których mogą czerpać wiedzę na ten temat, dlatego też właśnie taka formuła. Pierwsza formuła w 2010 roku zawierała jeszcze część literacką, która była przeznaczona dla uczniów klas 4-6 i wtedy uczniowie pisali również wiersze lub teksty w innej formule dotyczące właśnie generała Andersa. W tej chwili poprzestaliśmy tylko już na tych dwóch wersjach. Zagadnienia zawarte w tekście konkursowym dotyczą życiorysu generała Andersa, życia prywatnego, ale również z czasów II wojny światowej. Są zadania zamknięte, również mamy dużo zadań otwartych, a więc myślę, że każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie. Więcej zadań jest z życia prywatnego generała Andersa. Ja uważam, że to jest kapitalny pomysł. To jest wielka rola i praca albo wychowawcy, albo dyrekcji szkoły, albo nauczyciela historii, bo bez jego przykładu, zachęty, ciężko dzisiaj w domu, sami panowie wiecie, młodzież zachęcić do nauki historii, czytania, przyswajania sobie wiedzy. Naprawdę wielki cześć dla tych ludzi, którzy potrafią to zorganizować, zachęcić tę młodzież, a jednocześnie świetna sprawa jest tego typu, że nie jest to konkurs szkolny. Niezmiernie się z tego cieszymy. W pierwszej edycji konkursu brały niemalże udział tylko szkoły łomżyńskie i tutaj z okolicy. W tej pierwszej części mieliśmy znamienitych gości, bo fundatorami nagród byli między innymi byli żołnierze i w tym najmłodszy żołnierz armii generała Andersa, kapitan Krzysztof Liza, który przyleciał specjalnie na tą uroczystość do nas ze Stanów Zjednoczonych i zawsze, kiedy tylko jest w Polsce, chętnie tutaj do nas zagląda i nas odwiedza. Natomiast w chwili obecnej konkurs jest już niemalże rangi wojewódzkiej, dlatego że w konkursie biorą udział nie tylko łomżyńskie szkoły podstawowe, ale także mamy szkołę podstawową z Białegostoku, z Grajewa, z Rydzewa, z Podgórza. W konkursie plastycznym również brały udział dzieci na przykład ze szkoły w Kupiskach, no i innych szkół, które znajdują się tutaj w okolicy Łomży. To kapitalna promocja, tym bardziej, że z ramienia ministra, ja tu uczestniczy Wojskowa Komenda Uzupełnień, uczestniczy strzelec, a więc też młodzi ludzie, którzy swoje tradycje wiążą też z okresem II Rzeczpospolitej i dzisiaj je pielęgnują. I na pewno postać generała Andersa, czy wielkich Polaków II wojny światowej jest też dla nich ważną osobą. Generał Anders jest postacią niezwykłą. Generał Anders jest człowiekiem, który tak naprawdę swoją postacią uosabia to wszystko, co spotkało Polskę w XX wieku. Dzielny żołnierz kampanii wrześniowej, ofiara stalinowskich represji, który mimo torturowania, mimo wielu ran, które zostały mu zadane, odmrożeń, tak, czy przetrzymywania w celi w temperaturze minus 30 stopni Celsjusza przez dobrych kilkanaście dni, nie załamał się, nie przeszedł na współpracę Sowietów z Sowietami, a potem stał się dla wielu symbolem wolności, symbolem tego, że w końcu opuszczą sowieckie łagry, że w końcu wyjdą z sowieckich obozów, że uda im się wydostać z posiłków w tajdze czy ze stepów Kazachstanu. Dla mnie jest to postać bardzo ciekawa, z tego względu, że czytając literaturę dostępną, różne można mieć o panu generale pojęcia, można różnie go oceniać. Dla mnie osobiście jest to postać, którą był nazwał, tak jak film nakręcony, chyba w 2007 roku, Generał Polskich Nadziei, polski film dokumentalno-fabularny, który pokazuje, dlaczego taki tytuł nosi. Więc postać człowieka, który dał nadzieję tysiącom Polaków w Związku Sowieckim na możliwość wyjścia z łagrów, więzień, kazamatów,
Co prawda ten szlak długi, bo przez Iran, północną Afrykę do Włoch znaczyły groby polskich dzieci, kobiet, mężczyzn, ale po prostu ci ludzie, większość z nich przeżyła. Druga nadzieja Polaków to pokazał pod Monte Cassino, jak zwyciężać mamy, czyli pokazał tą opcję, gdzie Polak, żołnierz, nagle zaczął zwyciężać z tą wielką nadzieją, że jako ten zwycięzca wróci do wolnej Polski. Podjął bardzo trudną decyzję, bo decyzja o tym, czy walczyć pod Monte Cassino, była decyzją niezwykle trudną. To był klasztor praktycznie nie do zdobycia. Jak wiemy, alianci nie zdobyli go od lutego. A generał Anders i jego żołnierze podjęli się ataku w maju 1944 roku, więc to była rzecz praktycznie niemożliwa do zrobienia. I generał Anders bardzo mocno zachodził w głowę, czy podjąć się tego wyzwania. Wiedział, że jego żołnierze będą ginąć na frontach II wojny światowej. Wiedział też, że w sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w 1944 roku, podjęcie tego trudnego wyzwania może podnieść sprawę Polski na arenie międzynarodowej. Może liczył na to, że dzięki temu sprawa Polski potoczy się inaczej, że o losach Polaków nie będą decydować mocarstwa trzecie, ale da się głos także Polakom. Jest też symbolem tego, co spotkało wielu Polaków po wojnie, wielu żołnierzy po wojnie, mimo że walczyli o wolną Polskę, mimo że do wolnej Polski szli, nigdy do niej nie doszli. Więc dlatego moim zdaniem trzeba o tym człowieku przypominać, na dodatek, że przez wiele lat, przez cały okres Polski komunistycznej był osobą zapomnianą, był osobą najbardziej znienawidzoną, był nawet nazywany zdrajcą. Więc człowiek, który dokonał tak wiele, a był tak obrażany i tak wypierany ze świadomości społecznej ówczesnej Polski, dlatego też należy pamięć o nim przywracać, dlatego też należy o nim mówić. Pracowałem do tej pory w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie, więc podlaskie jako sąsiednie województwo, z którym często współpracowaliśmy, znałem, przychodzą tutaj doskonale komendantów WKU. WKU jest bardzo dobrą instytucją, jeżeli chodzi o wojskowe komendy uzupełnie, są wyróżnianą przez poprzednich przełożonych, między innymi za osiąganie bardzo dobrych wyników w tym, co realizuje. Widząc to teraz, zauważyłem kapitalna współpraca z młodzieżą, z różnymi rodzajami związków, niezwiązanych stricte z mundurem, ale związanych z tak zwanym ruchem proobronnym, czyli między innymi ze strzelcem, współpraca z byłymi żołnierzami zawodowymi. Myślę, że przynosi efekty, co widać doskonale na dzisiejszym konkursie.